Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Karl i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Sniper Ghost Warrior Contracts 2, gdzie wracamy na wzgórza Tymid wykonać pozostałe zlecenia. Nim jednak gdziekolwiek wyruszymy, dokonamy małych zmian, ponieważ okazuje się, że podstawowa amunicja tej broni działa jak pocisk przebijający. Tak to przynajmniej wyglądało, chociaż przetestujemy na jakimś ciężko zbrojnym i może się zdziwimy. Ale zobaczymy, jak wyjdzie. W takim razie wymieniłbym nasz ciężki pocisk, czy przebijający, na pocisk wabiący, a cała reszta może zostać bez większych zmian. Tutaj też podobnie. Wydaje mi się, że to jest taki zestaw naszych najlepszych narzędzi działania. I z ciekawych opcji może weźmy śledzenie celu, czyli automatyczne oznaczanie przeciwników w odległości 25 metrów, a także zwiększenie tego zasięgu o około 20 metrów, dodatkowe, jak rozumiem. Więc zobaczymy. Co prawda oznaczenie automatyczne działa w momencie, gdy mamy włączony tryb maski, a nie że cały czas, ale i tak mam nadzieję, że to nam całkiem sprawnie umożliwi działania w tej okolicy. No i oczywiście startujemy z naszego ulubionego punktu. I'm approaching the village OP. Remember, we need Tahir alive and Sanchez dead. That will be a crippling blow to Rashida's morale. Killing the enforcer is pretty straightforward. It's Tahir I'm worried about. We managed to get word to him. He's expecting help. Let's hope he acts when he gets it. We know his guard has a set of keys. Drop him and Tahir should react, but do it quietly. They'd rather kill him than let him go. He'll still need to get out of the village. That's why you're on overwatch. Clear him a path. Remove any obstacles. Copy that. Setting up. Charge! Shots fired! Ktoś jeszcze coś ma do powiedzenia? O! A ten nawet się nie obruszył. No nie do końca tak miało wyglądać. Nie zakładałem, że wszyscy tu nagle spojrzą na naszą wieżyczkę. My mamy przecież głośną amunicję. Przyzwyczaiłem się do snajperek z tłumikiem. Ale okej, mamy raczej amunicję przebijającą. Tak to wyglądało. Mamy jeszcze jakieś problemy tutaj? Co to jest? A, punkt szybki podróży, okej. HQ, this is Delta 2-1. We have a sniper on us. Search clearance needed. Over. Zobaczmy. Mobilizing search. Stand by. Out. Z jednej strony to wygląda jak okolica, gdzie mogłoby być zdecydowanie więcej przeciwników. Z drugiej nikogo nie widać. Gdzie się wszyscy podzieli? Mogliśmy tego gościa też wspiąć tutaj i zdjąć po cichu. Ale okej. Odkąd mamy bieganie, chodzenie, to ciche. Bieganie i chodzenie to chyba nie jest problem. Jeszcze do tego możemy odpalić maskę. Z nadzieją, że ewentualnie oznaczy nam wszelkie większe problemy. Idziemy na miejsce misji. Czyli docelowo miejsce zbrodni. Znaczy, zależy jak na to spojrzeć. Odblokowano punkt szybkiej podróży. O, to na przyszłość też się przyda. Ale trzeba przyznać, że tamta miejscówka taka całkiem w trakcie pościgu. A dlaczego? Wow. Did I ever show you a picture of my girl? No. What's her name? Brandy. Where'd you meet? I found her on the street, playing with a dead squirrel. What? Yeah, batting it all around. Wait. Is Brandy a dog? No, of course not. She's a cat. No pięknie. Tak na każdym kroku starają się nam wejść na sumienie, kogo zabijasz ty tutaj? Pomyśl dwa razy. Pomyśl dwa razy. A my jesteśmy daleko od celu tak naprawdę? Klecze ci tam całkiem fajnie stoją. No może... Może to już jest miejscówka, gdzie powinniśmy powoli atakować naszych przeciwników. Chyba że znów będziemy mieli fajny punkt. Tylko tamtych dwóch kolegów. Także, że średnio to widzę wszystko. Trochę tego się kręci w okolicy. Nie mamy większych problemów, żeby ich wyminąć. Tylko pytanie, czy
Gdyby tamto miejsce, które nas interesuje, kryło się tam wyżej, czy będziemy bezpieczni, mając ich wszystkich tutaj? Oczywiście. Cały czas pamiętam o widoku maski, które może nam pomóc. Szczególnie w takich przejściach jak tu, gdzie nie wiemy, co jest dokładnie po drugiej stronie. Czy nas ktoś nie zauważy? O! Musimy uważać, żeby... Gdzie tu są panowie? Musimy uważać, żeby pozostać w ukryciu, bo oni chyba wskoczyli na górę. Nie wiem, czy tak szybko nas zauważą. Tylko jedyne, co mi się nie podoba, że poszliśmy trochę w bok. To już jest miejsce misji. Mamy teoretycznie 5 gości tylko na karku. Szkoda może, że nie zainwestowałem te punkty. W następnej kolejności będziemy tak kombinować. Szkoda, że nie zainwestowałem naszych punktów w te podwójne zabójstwa. To by mogło być bardzo pomocne w takiej sytuacji, w jakiej się tu znaleźliśmy, bo nawet teraz za bardzo nie ma jak do nich podejść, żeby załatwić kilku jednocześnie. Tam stoi aż 3. I was expecting to see some camels at least. Maybe, just maybe, a tiny gerbil. Are these even native to these lands? Małego gerbela chciał ktoś to zobaczyć, no bez przesady. Ale panowie się zebrali w jednym miejscu i to jest wszystko tutaj? Jakby wręcz czekali na nas. Gdzie oni są? Schodzą chyba z warty. Tam mamy kolegę. Kurczę, to by się przydała nam najbardziej. Oni nie są dużym problemem do zdjęcia. Gdyby mieć tę fajną snajperkę cicho. I wtedy każdy szybko leci. A w tym momencie... Improwizacja. Prawdopodobnie nas zobaczą, ale może i tak będziemy w stanie... Tak, tak myślałem. Co prawda myślałem, że nas nie wyczują. Tak więc jakby zgodnie z planem tutaj nas wykryli, tylko że myślałem, że będą szukać nas, a nie strzelać. Control, I'm on approach to the Oasis OP. Receive, Raven. Locate both Khan and Dragovich. The exchange is taking place today. We need both eliminated. Maybe I can take them both during the exchange itself. That's your call. If you miss one, the other may escape though. If you can, take them separately. You may be more successful that way. Well, I do want to improve my odds. No dobra, czas rozpocząć obserwacje. Nie było ich tu aż tak wielu na szczęście. Tylko teraz tak, gdzie oni mają się pojawić? To miał być ten punkt, nie? Chociaż teoretycznie mamy amunicję wszystko. A weźmy... Karabin trochę pusty już. Ale punkt obserwacji chyba gdzieś w takim razie tutaj musi się kryć. Ładnie sobie z tym zasilaniem tutaj radzę. No chodź kocie. Okej. Okay. Jeszcze nas z sekretami chcą skusić. Chyba na piętrze. Więc to jest też... Słusznie zauważyliście zresztą. A to nie ta książka. Słusznie zauważyliście, że tłumik w broni, w tej grze szczególnie, no... nie wygłusza całkowicie jej użycia, tylko tak w pewnym dystansie, okej, to działa od przeciwnika, ale jak jesteśmy dość blisko, no to trzeba liczyć się z tym, że i tak nas usłyszą. No gdzie to może być? Chyba, że... Tu? A, okej, mamy cię. Przyznam, że te wszystkie, przynajmniej jak dla mnie, te wszystkie malowania czy kamuflaże to bardzo podobnie się prezentują. No dobra, gdzie są nasi przeciwnicy? Nie, to jednak jakby z tamtej strony był ten punkt obserwacyjny. Ostatecznie to musi być gdzieś tutaj jednak. Może... Tak, okej, okay, to wiele tłumaczy. Facial recognition just picked up Dragovich. I can see the tag. He's indoors. I don't have a clean shot.
Can you get him outside? I'll think of something. Raven out. Jednego wyciągnąć nie problem. Znaleźć drugiego złego to jest zabawa. Co my tu jeszcze mamy? No oni nie są oddaleni od nas o 25 metrów. Czyżby kolejne? Kolejne. Visual on Khan. Looks like he's taking a walk with a small patrol. They're likely his bodyguards. There have been several attempts on his life since the DLO bombed that US vessel. He never goes out without protection now. So are we doing the US government's dirty work here? There are plenty of administrations that would like to remove Khan and disrupt the DLO. His group will play a crucial role in Rashida's little war. We can't allow that to happen. Understood. I might need to split up his protection detail before I eliminate him. Yeah, the longer you can stay off their radar, the better. Najważniejsze dla nas aktualnie. Raven, what are those? Looks like some kind of power source. Any loss of power would get their attention. Received. Okej, możemy zdjąć im zasilanie, bardzo chętnie. Tylko jeżeli, no, chcemy żyć i wykonać tę misję zgodnie ze sztuką, to w pierwszej kolejności musielibyśmy chyba zająć się snajperami. Mam nadzieję, że nikt nie jest ich w stanie tutaj zauważyć. Przekonamy się za moment, ale no, prawda jest taka, że z takim snajperem na karku mamy daleko nie zaj... coś ty zrobił! Ale no, znaczy szczęście w nieszczęście, że nie strzeliłem, ale kolego, no zapraszamy. Chyba jakoś tak cię tu zdejmiemy. Może specjalnie chciał, żeby za krzakiem nikt go nie zauważył, skumpli. I teraz większy problem mam z tym gościem, bo nie wiem, czy kolega, który jest tam obok niego, może usłyszeć. Nie. A przewrócił się, to się przewrócił. Po co drążyć temat? EMP ładujemy w bezpiecznik. To będzie niebezpieczne zapewne, ale może uda się ściągnąć tych dwóch gości obok siebie. Dobra. To powinno się udać. Oj, oj, oj! Przełączmy się. I co z tym sprzętem? Najfajniej by było ich zdjąć dwóch jednocześnie. That building must be their command center. I see a comms dish on the roof. Blowing the fuse box could draw Dragovich out. Someone's gonna have to fix it. That's true. Czyli co, dalej w EMP się bawimy? No robi się niebezpiecznie, bo koło tych bezpieczników i wszystkich rzeczy zaczynają chodzić żołnierze. Głupio jakby nas tu nakryli na tych działaniach. Panowie, spotkacie się gdzieś w połowie drogi? Musimy ubić jednego i drugiego. Nie są tak daleko od ciebie. Szkoda, że nie mamy amunicji wybuchowej, chociaż to będzie można wykorzystać w trakcie wyzwań, bo jedno z zadań jest wysadzić przeciwnika. No dobra, może tak, wykorzystajmy chwilę, że nikt nie patrzy się na tego tutaj. Ziwko. Więc może się nawet nie dowiedzą, że zginął. A jednak się dowiedzą. Halfway there. Damn, they're on alert. He's escaping. And we'll see about that. Jaka ucieczka, jak na jednej nodze poleciał. Aj, to chyba za późno. Ale może będzie leciał koło beczek. Cel ucieka. Tak. Tak, tylko czy... Nie wiem, ile metrów od nas są te beczki. Dobrze. Idealnie. Idealnie. Dziękuję. I'm RTB, heading for extraction. I've updated the actual coordinates on your map. Czas się zwijać. Nie wiem, który miał zginąć od wybuchu, czy jeden i drugi. Ej, kolego, gdzie ty masz tu podejście? Za ciężka broń w rękach, czy jak? Ale podoba mi się to, jak ostatecznie, no, na oko wymierzyliśmy te odległości. I mamy to. Nie, jednak te misje związane z atakiem powyżej kilometra i takim dość łatwym dojściem do punktu
są dużo ciekawsze, przynajmniej jak dla mnie, tak? Lepsze to niż tam bieganie po magazynach, szukanie, strzelanie i spotkanie na blisko. Wyzwania zero na... To niestety akurat nie tego chyba mieliśmy wysadzić, jeżeli chodziło o wyzwanie wybuchowe, nie uruchamiające alarmu. Pułapka po drodze. O, przy pomocy eksplozji. O właśnie. Zabij Hamza, Zico lub wypatruj czerwonych beczek, używaj wybuchowej amunicji. Trochę ciekawa sprawa, bo no padł jeden lub drugi. Nie zaliczyli nam tego. No cóż. Nie. Nie chcemy. Chcemy kontynuować mapę. Dobra. Data is secure. Very good, Raven. Zostają nam jeszcze wieże. Oj, ale to będzie świetna miejscówka na wypełnianie wyzwań. Czyżby tu był jakiś skrót u góry? Niestety nie. Kupa kamieni i tyle. No i co jest dobre w tych misjach, że te miejscowości, nawet jak mijamy z żołnierzami, to zazwyczaj nie mają jakiejś wielkiej armii wokół. Oho, co to tam jest? A to chyba te nasze zbadane miejsce. A raczej grupkę przeciwników, których jesteśmy w stanie w miarę szybko namierzyć? Dlaczego tu nikogo nie ma? Trochę mnie to przeraża. Ta wioska wygląda, jakby mogła być pełna ludzi. We wszystkich filmach oznacza to jakąś pułapkę. My już jesteśmy praktycznie na miejscu. Halo miejscowi. Niemożliwe. Tam jest nasz punkt snajperski. O, to jest jakaś nagroda do podniesienia, ale... Jestem trochę zaniepokojony. Co jeżeli zaczniemy strzelać i wtedy nas usłyszą? Control, I'm approaching the OP for the oil field. With Hellstrom out of the picture, this production facility is one of Rashida's few remaining income sources. Bring it down and her funds will dry up. Wilco. You're going to have multiple infrastructure targets here. Disable enough of them to halt production. What about hostile forces? We're tracking low numbers at the facility. Too few to cause you trouble from their location. But there are plenty of foot patrols on the plateau that could be tasked onto your position. Got it. No alarms. Not unless you want some company up there. Okej, domyślam się, na czym polega tutaj zabawa. Jeżeli włączą alarm, to my będziemy jeszcze mieli tutaj nie lada wyzwanie w tej wiosce i będziemy wtedy walczyć. Ale okej, szukamy... Bezpiecznik. Co my mamy zrobić? Jeżeli dobrze pamiętam, to wysadzić wszystko. Sabotuj. W jaki sposób możemy sabotować te pola? Bo to by było sabotuj. To już przeskoczyło. Izabela nas nie interesuje. Zabij. Dokonaj sabotażu rurociągów. Nie uruchamiać alarmu. Wyłącz wszystkie pompy. Nie uruchamiać alarmu. Zabij 3 grupy. A, to te wsparcie, które może tutaj przylecieć. Kończ kontrakt, nie otrzymując obrażeń. Trochę za późno. Co najważniejsze, a chociaż nie wiem, czy akurat w tym przypadku to się liczy. Obserwuj otoczenie i uważnie słuchaj tego, co mój koordynator. Jest tu 15 kluczowych elementów, które musisz zniszczyć. Wow. A, ale ten... Czy musimy namierzyć 15 jakichś elementów typu bezpieczniki? They're stockpiling oil. Blowing those barrels would reduce Rashida's supply. And wake up the base. Confirmed. You'll need to prep for company if you do that. Roger. Raven out. Nie takie proste zadanie z tymi bezpiecznikami, chociaż my chyba musimy w pierwszej kolejności, czy takim naszym głównym zadaniem, to jest wysadzić wszelkie beczki, jakie nam się tu pojawią. Nie wiem, jak to zrobić bez alarmu tak naprawdę. Jak oni sobie to wyobrażają. Those pump jacks are vital. See if you can cut their power. Understood. Tam jest dojście do tego, zdecydowanie. Raven. See those red valves on the pipeline? I do. What about them? Breaking them will cause a pressure failure in the lines. Roger.
Gdzie ty to widzisz jakieś czerwone zawory przy rurociągach? Raven, there may be control panels inside the buildings. I don't have a shot. Those aircon units must keep everything cool. Got it. I could damage a few. See if they open a door for some fresh air. That might give you line of sight. It's worth a try. Okej, chyba tu o te przełączniki chodzi. No nie jest łatwo. Znaczy, próbuję sobie wyobrazić, co oni chcą dokładnie tu uzyskać. Bez włączania alarmu. Ale już wiemy, co chyba chcemy zniszczyć, tak? Urządzenie, beczki. I can't get a clean shot. Is there a better angle? No dobra. Mamy chyba a tam coś będzie? Panel kontrolny. To chyba snajper będzie musiał nam z drugiej strony pomóc. Wydaje się, że mamy wszystko z takich podstawowych miejsc. No przede wszystkim chcemy wysadzić te zbiorniki. Nie wiem, czego się spodziewać. Moglibyśmy... Oj, właśnie, w takiej misji jak tutaj przydałaby się ta automatyczna wieżyczka, która namierzy wszystkich wrogów, jacy będą chcieli się do nas zbliżyć. Ale nie mamy takich bajerów. Mamy za to widok na snajpera, który musi zniknąć. Bo inaczej... Sprawdźmy, czy tam, ale chyba nie było żadnych więcej snajperów. Inaczej możemy mieć kłopoty. Co prawda trochę mnie to przeraża, bo zazwyczaj, jak widzieliśmy snajperów, to było ich w okolicy trzech. W tej chwili mam... dwóch. W tej chwili mamy jednego. 350, 75 tu, czyli tak jakby dolny przedział. Coś takiego. Dobrze, coś takiego. Jednak jak dostajemy animację, to jest łatwiej. Dobra, teraz załatwmy te bezpieczniki, które dane nam było zobaczyć. Które nie miały opieki. Co prawda tuż... Nie, ten chyba kolega nie zobaczy tego. Nie wiem, co dokładnie tym bezpiecznikiem przełączymy, ale... Jest szansa, że będzie miło. Coś się zepsuło. Pytanie, czy pociski AMP wycelowane... Kurczę, moglibyśmy teraz zdjąć... Chyba o to chodzi, żeby zdjąć jednego i drugiego, póki oni są z dala od siebie. Jak nie, to najwyżej będziemy improwizować, jak zwykle. A przynajmniej panowie siebie tutaj nie widzą nawzajem. No i po co? Przyszło mu naprawiać? Jeszcze w beczkę poszło. Tego też mam nadzieję nikt nie widzi. Po cichu na to liczę. No, headshotik. Headshotik. Co prawda patrole mogą go zobaczyć, ale... Ten moment nie jest jeszcze czerwona. No, liczę, że ten bezpiecznik może załatwi temat od razu, ale... Nie ma tak dobrze. Czy to wystarczy, żeby wyłączyć? I co? Tyle? Nikt nie pochwali? Jest kolejne urządzenie. Tu mamy urządzenie. Tu mamy gościa, którego nie wiem, czy ci są w stanie zobaczyć. No na pewno strzał w beczki byłby spoko rozwiązaniem. Możemy spróbować trafić w to. 2400. Oj, akurat ruszył. W ostatnim momencie. Możemy spróbować tutaj. 1000. Okej. Okay. To najważniejsze, teraz wiem, po co te beczki tu są. One nie są po to, żeby nam pomóc, tylko po to, żeby ewentualnie popełnić błąd. Ale nikt nic nie wie. Wydaje mi się, że gdzieś jeszcze mieliśmy takie urządzenie bez opieki. Są bezpieczniki. Panel kontrolny. O właśnie, to było to. 1230... Trochę mi brakuje, a nie, jest 1250 opisane, czyli tak w połowie stawki. Ważne, żeby w płot nie walnęło. One pump down. To jest też panel kontrolny pompy. Aj, trochę tego sprzętu tutaj mamy. Na każdym kroku. Tam będziemy mogli tych dwóch gości zdjąć. Prawdopodobnie o to też chodzi.
1200 metrów. Dobra, mam nadzieję, że wejdzie ładnie. All control devices down. Jaki wpatrzony. Coś to jakby wylądowało. Coś jakby się stało niedobrego. No dobra, co my jeszcze mamy? Tu dwóch gości przy tym panelu. Ile to jest ważny dla nas panel? A, już jest. Już jest. Ale moment, to jest dopiero panel kontrolny. Chyba nie jest do końca to, na co my polowaliśmy. 1300. No panowie, oj, niech ten wróci tam na swoją pozycję. To nam da dostęp do kolejnego bezpiecznika. Ło! No ta amunicja jest naprawdę nieziemska. Kolejny panel nasz. Gorsza sprawa, tylko że kończą nam się pociski EMP. Trzeba by było gdzieś znaleźć zasobnik chyba za amunicję. Wow, zniosło trochę. Pump disabled. Pójdziemy gdzieś dalej. Good progress. Keep on. Wilco. Może błąd robi, powinienem zwykłą amunicją strzelać. Niepotrzebna nam jest EMP do tego tutaj działania. By się nie okazało. Macie to gdzieś, zawsze było przy tych punktach amunicję. No co za łobudzę, żeby nie przynieść nam paczki amunicji na misję. Później przyjdzie czołgi wyłączać i nie będzie jak. No nie ma niestety nic. No ładnie. Chyba, że gdzieś w budynkach było. Wydaje mi się, że gdzieś mijaliśmy. Gdzie książka? O, tutaj. Dobra. Względnie uratowanie, chociaż jak na złość. To, co jest nam zazwyczaj potrzebne, to w takim mniejszym zakresie dają. Może już teraz nie będę kombinował w trakcie tej misji, bo niewiele trzeba, żeby sabotować te pompy. Ale w przyszłości trzeba zobaczyć, czy nie wystarczy sam strzał w bezpieczniki, żeby zamknąć temat. O, panowie! Kolejna taka paczka. Jakby się dobrze ustawić pod innym kątem. Gdzie oni siedzieli? To są tamci. Aj, czyli te ptaszyny jak się czasem zejdą, to też ładnie można ich ściągnąć. Tu jest gorzej, tu. Inny kąt. A niewielkie mamy możliwości do działania. Pokażcie nam ich jeszcze. O! O nie, tam na dachu siedzi z nimi jeszcze jeden, tego jednego nie zauważyłem. Okej, czyli ich zostawiamy sobie na koniec. Tu czekamy, aż się ci panowie zejdą, bo jest na to szansa. Tam ewentualnie możemy pomyśleć nad pociskiem wabiącym. Ile do was jest? Bo to jest chwila. 250. No to gdzieś coś takiego. Nie wiem tylko, czy dwóch trafiłem na pewno. Dobra. Jeszcze może... skrzynka? Kurczę, i chyba zniszczyliśmy skrzynkę, czyli sprawdziliśmy przy okazji... No to tego nie było, nie grali. Dwóch gości i skrzynka, czyli możemy zwykłą amunicją strzelać do bezpieczników i też będzie dobrze. Ci panowie czasem się schodzą też chyba w jednym rzędzie. I by była ostatnia skrzynka też nasza. Tak, czasem się potrafią ustawić... 1000, no to też tak, tak z tego układu. Dość niepewnie to ustawienie wygląda, jeszcze jakby się dobrze... Taka to robota tego snajpera. Mierzyć po 5 razy najlepszą pozycję. No musimy to jakoś zrobić tutaj. Nie będzie to proste, bo... dość szybko się przemieszcza, więc jeżeli nie dostaniemy tego całego zwolnienia, ustawmy się jakoś dobrze. Jeżeli nam nie zwolnią czasu w odpowiednim momencie, wydaje mi się, że praktycznie niemożliwe jest ich takie trafienie. Razem. Mimo wszystko nie zatrzymują się koło siebie. Z drugiej strony jakby dobrze wyliczyć czas, o w takim momencie, żeby to padło. Dobra, bierzemy powietrze, wstrzymujemy i idzie strzał. I... ej no! Zabrakło dosłownie, sekund. Ale może nikt nie zauważy w bazie.
Szkoda, bo można było to bez alarmu rozwalić. Ale to przynajmniej potwierdzimy to, że idzie. Zniszczyć skrzynki bez kombinowania. Szkoda. Trochę szkoda, bo naprawdę... Sekund nam zabrakło. Sekund, żeby to zadziałało. Nie wiem, do czego ten bezpiecznik służy. Być może po to, żeby zrobiło się gorąco. By już nie było. I wyciągniemy kogoś. A tak, otworzyli. O to chodziło. No kolego, ale ty możesz w sumie zginąć razem z panelem. To nie jest taki zły pomysł. To jest bardzo dobre rozwiązanie naszego problemu. Bardzo ciekawe przede wszystkim. Panie technik. Padł panel. Jeszcze mamy tego gościa do załatwienia. Bo boję się, że zaraz i on zejdzie na dół. Zawsze kupują najgorszą elektronikę. No cóż. Mamy go. Co prawda to już nic nie zniszczymy. Dodatkowo. O, a jednak. Jeszcze szybka poszła. Więc teraz nasz ostatni problem kryje się tam. Tak się zastanawiam, jakby szybko przestrzelić to. Ewentualnie możemy zmienić na pocisk wabiący. Tylko pytanie... Jak daleko ich wywabimy od tego miejsca? Jak to metrażowo to wygląda? 1200. To tak musimy się przestawić. Fajnie jakby poszli tu za tę plandekę zobaczyć, co się stało. To by nam ułatwiło zadanie. Tak. Może MP. Ale idźcie sprawdzić. Lenie śmierdzące. No jak tak można? No nie wierzę. Znaczy fajnie, bo zabraliśmy tamtego z góry. Nie fajnie, bo nie jesteśmy w stanie ich dalej ubić w żaden sposób. Spróbujmy jeszcze raz ich wyciągnąć. No panowie, bez przesady. No nie róbcie sobie jaj. Podejrzliwe. Dajmy tu niżej. Najgorzej, chyba nie ruszą się, więc musimy zrobić szybką akcję, zniszczyć ten panel. No ich to raczej nie położymy, jeszcze zszedł jeden gość. No, tego nam brakowało. Musimy zniszczyć ten panel. I jednocześnie później, albo najpierw te beczki u góry, a później panel. O, może to jest całkiem niezłe rozwiązanie i znikamy stąd. Nie widzę tego inaczej. Co mieliśmy zrobić bez alarmu, to zrobiliśmy. Those barrels are finished. Raven, do you copy? Roger, can... Go for Raven. We're tracking multiple hostiles converging on your position. That facility is finished. Jak? Co tu tylu ludzi nagle się zrobiło? O kurczę, tego się nie spodziewałem. Czy mamy snajpera? Hard copy. Take him down. Out. Najgorzej, że chcąc nie chcąc musieliśmy się spotkać z tym licznym gronem przeciwników, bo nie wyobrażam sobie wysadzić beczki tak, żeby nas nie widzieli, tak? Tylko, że teoretycznie nas widzą, ja bym chętnie wyszedł stąd dalej. Tylko nie wiem, gdzie snajper siedzi. Jesteśmy tak blisko miejsca ucieczki, a jednocześnie otoczeni. Nie, nie, nie musimy być otoczeni. Dawaj, i oznaczaj ich. Trochę źle to zrobiłem, że dopiero... to miał inaczej się prezentować. Nie wiem, czy te granaty do nas jak rzucą, to mogą zniszczyć wieżyczkę nam. Szkoda, że tego sobie, tej wieżyczki nie ustawiliśmy trochę dalej. Udało się nam oznaczyć tego gościa. Nie, nie fraguj. Wieżyczko, no atakuj go. Co za wredna wieżyczka. Nie wiem, jak stąd wyjść.
No jest oznaczony, a jednocześnie nie możemy go ubić. Coś jest nie tak z naszą wieżyczką niestety. Więc my musimy zastąpić jej działanie. Zacięłaś się? Wredna? Tam jest jeszcze kolejny. Czy to nie jest ciężko zbrojny? To jest ciężko zbrojny. On nie wie skąd do niego strzelają, czy jak? Dobra. Chodź. Dobra. W ostatniej chwili z tą wieżyczką patent. Jeszcze żyjemy, jakoś stąd wyjdziemy, no. Nie myślałem, że pojawią się tak szybko tutaj. Choć jakby nie odwracać tej akcji, pewnie nie było szans, żeby to zrobić inaczej. Widziałem strzały, tak. Tu ogólnie mamy 3 starcia, jakbyśmy chcieli rozegrać, ale zakładam, że powoli możemy się wycofywać z tego miejsca, choć wieżyczko z nami. Czyli snajper jest tutaj rzeczywiście w okolicy. Możesz nam pomóc wydostać się stąd. Gorzej, że tego snajpera nie widzę zupełnie, gdzie on jest. Dobra, mamy go. Możemy go załatwić też przy użyciu wieżyczki. Się zdziwi. Tyle co nas widzieli, uciekamy z tej wioski. No wykorzystaliśmy tutaj dużo motywów, że na przykład w krzakach stajemy się dla nich niewidzialni. Raven, putting that oil field out of commission has dried up all Rashida's sources of major capital. Kuamar's federal reserves are low too. She's going to struggle to pay for any new armaments, let alone troops' wages. You mean they're not working for love or patriotic zeal? Some maybe, but many are conscripts. Desertion is inevitable. In addition, this field supplied much of their primary energy to heavy industry there. Depressing their economy will add to internal pressures and take focus off matters outside of their borders. You guys really are coming at her from all angles. Same tactics snipers employ. Soften up and isolate the target. Control out. No to out, wychodzimy. Mamy wszystkie misje, a przynajmniej tak to tutaj wygląda. Mamy zrobione przynajmniej kilka wyzwań dzięki tej całej akcji. Udało nam się po cichu, tak, 2 wyzwania w tym wszystkim wpadły. Więc spotykamy się niebawem w kolejnym regionie. Wszystkie misje zaliczone. Przyznam, że tu będzie fajnie zobaczyć się jeszcze w jakichś wyzwaniach. Ale to przed nami, no, następne spotkanie. Znów duża forteca, czyli coś na wzór gór Kumar. Kłamar, żeby nie było. I na koniec, na wielki finał, dostaniemy znów fajny kontrakt, taki skierowany trochę bardziej w tę robotę snajperską na daleki dystans. Ale to wszystko przed nami w kolejnych odcinkach, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.